To może być opowieść o największej tajemnicy historii. W sercu Ameryki powstał ukryty świat tajnych miast i sekretnych instalacji jądrowych. W projekcie uczestniczyło 400 tysięcy ludzi, ale tylko nieliczni znali całą prawdę. Powiedzieli, co mamy robić i że trzeba milczeć. Zajęto 200 tysięcy hektarów. Zbudowano największy budynek świata. Wydano miliardy dolarów. A wszystko po to, by zakończyć II wojnę światową, budując pierwszą bombę jądrową. 60 lat później grupa ekspertów wraca do tajnych kiedyś miejsc, w których rodziła się historia. W zielonych dolinach i na suchych pustyniach będą odkrywać i odtwarzać zaginiony świat. Armia zburzyła całe Happy Valley. Dzięki grafice komputerowej i nowym dowodom odkryją przed nami największe przedsięwzięcie techniczne w dziejach. Oto zaginiony świat projektu Manhattan. Zaginiony świat. Tajemnice jądrowych miast. Oak Ridge, Tennessee. W 1941 roku były tu pola. Po dwóch latach, zgodnie z tajnymi projektami, powstało tu miasto. Rząd rozumiał, że przedsięwzięcie wymaga pracy wielu ludzi. Zbudowano miasto dla 75 tysięcy mieszkańców. Tu mieścił się największy sekret II wojny światowej. Rząd udawał, że tu nic nie ma. Wzniósł tu element projektu X, inaczej projektu Manhattan, czyli wyścigu do stworzenia bomby jądrowej. Historyk David Bradshaw bada współczesne Oak Ridge, szukając śladów jego tajnej przeszłości. W 1939 roku grupa naukowców, w tym Albert Einstein, ostrzegła prezydenta Roosevelta, że Niemcy mogą być bliskie zaprojektowania bomby jądrowej. Roosevelt polecił, by bez względu na koszt, Ameryka wyprodukowała ją pierwsza. Generał Leslie Groves otrzymał olbrzymią władzę i nieograniczone fundusze. Teoretycznie budowa bomby była możliwa. Poznano fizykę zjawisk. W praktyce nikt jednak nie wiedział, jak zbudować skuteczną broń. To od samego początku była wielka niewiadoma. Najpierw należało znaleźć odpowiednie miejsce. Inżynierowie wiedzieli, że wyprodukowanie bomby będzie bardzo pracochłonne. Rose założył ośrodki w Nowym Meksyku, w stanie Waszyngton oraz w Oak Ridge, w Tennessee. David Bradshaw przekopał archiwa, by ustalić, jak powstał ośrodek w Oak Ridge. Według dokumentów Groves wykupił obszar o powierzchni 24 tysięcy hektarów, dwa razy większy niż Waszyngton. Leslie Groves lokował tu część instalacji projektu Manhattan. W 1941 roku były tu pola, stodoły, domy i szopy. Zwykła wiejska okolica, jak przez stulecia. Wybrał to miejsce ze względów bezpieczeństwa. Ukształtowanie terenu było idealne. Okoliczne wzgórza mogły ukryć ośrodek przed ciekawskimi. Projekt był nie tylko tajny, ale i ryzykowny. W razie eksplozji wzgórza miały chronić okolicznych mieszkańców. We wrześniu 1942 roku tysiące farmerów dostały zawiadomienie, że do grudnia mają się wynieść.
Farmerzy, których rodziny mieszkały tu od pokoleń, mieli zniknąć w ciągu kilku tygodni. Decyzję uzasadniono potrzebami wojny. Po opróżnieniu terenu zajęto się bezpieczeństwem. To jeden z pierwszych obiektów, jeden z ostatnich, które nadal stoją. Wieże obserwacyjne zapewniały ścisły nadzór ośrodka, strzeżonego jak więzienie dla najgroźniejszych przestępców. Wchodziło się spiralnymi schodami. Było stanowisko karabinów maszynowych, a wyżej reflektory. Drzew nie było. Z góry roztaczał się niczym nieograniczony widok. Dlatego wybrano to miejsce. David Bradshaw poznał szczegóły zabezpieczenia Oak Ridge. Miejsce było ściśle strzeżone, a dostęp do niego ograniczony. Konieczna była specjalna przepustka. Ruch odbywał się przez 7 umocnionych punktów kontrolnych. Oak Ridge było odcięte od świata zewnętrznego. Przez 3 kolejne lata nie było w Ameryce bardziej tajnego i lepiej strzeżonego obiektu. Groves musiał tu ściągnąć dziesiątki tysięcy robotników, którzy błyskawicznie wznieśli zupełnie nowe miasto. Zadanie zlecono firmom prywatnym. Początkowo miały zbudować domy dla 13 tysięcy ludzi. Naukowców, inżynierów, żołnierzy i robotników. Nowe miasto potrzebowało sklepów, szpitali i szkół. U szczytu prac badawczych miało 75 tysięcy mieszkańców. Oględziny pozostałości tajnego Oak Ridge wskazują na tempo, w jakim wznoszono miasto. To pierwsze domy w Oak Ridge, tak zwane budynki E. Ukończono je w sierpniu 1943 roku. Były takie jak te. Szykowano fundamenty, potem do pracy przystępowali cieśle, hydraulicy i elektrycy. Domy powstawały jak na taśmie produkcyjnej, co godzina. Miały istnieć tylko 10 lat. Minęło 60 i wciąż tu stoją. Nowe miasto było typowym przykładem podmiejskiej standaryzacji. Wyróżniała je tajna misja budowy bomby. Następnie armia musiała zwabić pracowników ośrodka. Powstał folder reklamowy. To niezwykła, prawdziwa reklamówka. Armia wiedziała, że ludzie sami nie przyjadą do Oak Ridge. Musiała ich jakoś zachęcić. Dlatego przygotowano ten folder. Prezentuje domy, system komunikacji, sklepy, centrum handlowe i kino. Ten dokument jest fantastyczny. Demonstruje różne domy, podaje koszta najmu. Dom typu A, $38 miesięcznie, w tym nawet wywóz śmieci. David Bradshaw odtworzył wygląd miasta sprzed 60 lat. W ciągu kilku miesięcy wzniesiono 10 tysięcy domów jednorodzinnych i 90 hoteli robotniczych. Postawiono 5 tysięcy przyczep kempingowych. Pierwsi robotnicy sprowadzili się 27 lipca 1943 roku. Skuszeni ogłoszeniami przyjeżdżali z całych Stanów. W czasie rozmowy powiedziałem, że chciałbym pracować dla wojska. Usłyszałem, że to ważne dla armii. Kiedy zapytałem, gdzie ta praca, okazało się, że to tajne. Zapytałem, co będę robił. To też było tajne. Pamiętam, jak zatrzymali nas przy bramie i przeszukali samochód. To było straszne.
Dalej było jeszcze gorzej. To nie było miasto, tylko rzędy takich samych przyczep kempingowych, szałasy, baraki i mnóstwo błota. Nie należało zadawać żadnych pytań. Nie wiedzieli o tym, ale byli na pierwszej linii frontu. Ich życie otaczała tajemnica. Wszędzie były plakaty przestrzegające przed szpiegami i nieostrożnością. Wiedzieliśmy, że nie możemy o niczym opowiadać. Ośrodek był zabezpieczony. Ludzie i materiały na miejscu. Można było zaczynać pracę. 95% pracowników Oak Ridge nie miało pojęcia, w czym uczestniczy. Dziś wiemy, czego dokonali. Budowa bomby wymagała stworzenia zakładów wzbogacania uranu. Zapoczątkowało to największy program budowlany w dziejach. W ramach projektu Manhattan Armia Stanów Zjednoczonych zbudowała tajny ośrodek w Oak Ridge w Tennessee. Składał się z miasta dla 75 tysięcy mieszkańców oraz z zakładów jądrowych zwanych Y-12. Wzbogacono tam uran do budowy pierwszych bomb jądrowych. Do uzyskania 50 kg uranu 235 konieczny był proces, którego jeszcze nikt nie próbował. Zaczął się największy i najbardziej kosztowny projekt inżynieryjny w dziejach. Kompleks Y-12 nadal działa i wciąż pozostaje tajny. Ray Smith pracował tam jako kierownik. Dziś szuka pozostałości zabudowań z czasów II wojny światowej. W 1943 roku szef projektu Manhattan, generał Leslie Groves, nakazał budowę 9 wielkich hal przemysłowych. Poniżej widać kompleks Y-12, główny element projektu Manhattan. To 3 z 9 budynków głównych. Ich budowa kosztowała $427 milionów. Wykonano je z betonu i stali. Materiały przywożono ciężarówkami i pociągami. Wymiary każdego z budynków wynosiły 150 na 100 metrów. Stoją do dziś i są świadectwem istnienia tych niezwykłych zakładów. Kiedy projektowano budynki, nikt nie wiedział, jak będą wyglądały urządzenia wewnątrz. Zakładano jednak, że w tak wielkich budowlach stanie coś ciężkiego. Dlatego zbudowano ogromne dźwigi, które mogły okazać się konieczne do instalacji aparatów wzbogacających uran dla bomb jądrowych. Proces rozdziału izotopów stanowił niewiadomą. Najważniejsze było tempo. Zabrakło czasu na eksperymenty. Wszystko trzeba było robić jednocześnie. Badania, doskonalenie urządzeń i próby prowadzono równocześnie z budową zakładów, których będzie wzbogacany uran. Urządzenia do wzbogacania uranu zachowały się tylko w jednym budynku. Nosił nazwę Beta-3. Rozdzielano w nim izotopy uranu aż do roku 1998. Do niedawna zadania kompleksu, jego lokalizacja oraz szczegóły budowy pozostawały tajemnicą. Badając historię urządzeń produkcyjnych, Ray Smith odkrył, co tam się działo. To kalutrony, czyli potężne spektrografy masowe. Komorę próżniową otaczały wielkie magnesy. Były bardzo ciężkie, dlatego konstrukcja budynku musiała być mocna. To były największe i najdroższe elektromagnesy, jakie kiedykolwiek zbudowano.
Do działania potrzebowały kilometrów miedzianego drutu. Ale trwała wojna. Miedź była potrzebna na pociski i łuski. Ludzie Grovesa znaleźli alternatywę. Ktoś wpadł na pomysł użycia srebra. To doskonały przewodnik. Ale skąd je wziąć? Na przykład z Departamentu Skarbu. Ze skarbców pobrano aż 14 tysięcy ton srebra. Przetopiono i użyto do produkcji elektromagnesów z Y-12. Srebro umożliwiło Grovesowi budowę kalu tronu. Wiemy, jak działały. Strumień zjonizowanego uranu był zakrzywiany w silnym polu elektromagnetycznym. Izotop 235 nieco bardziej niż popularny 238. Jeden kalutron miał 32 elektromagnesy. W budynku było 36 kalutronów. W ośrodku były 1152 magnesy. Magnesy były tak silne, że nie można się było do nich zbliżać ze stalowymi przedmiotami. Podłogę przecinała ostrzegawcza czerwona linia. Jeśli ktoś przekroczył ją z czymś metalowym w kieszeni, magnes przyciągał go i trzymał tak mocno, że jedynym wyjściem było odcięcie materiału. Zużycie energii było olbrzymie. W czasie wojny Projekt X zużywał aż 1/7 elektryczności w Stanach Zjednoczonych. Urządzenia pracowały 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Nie obsługiwali ich naukowcy, lecz absolwentki liceum. Tak zwane kalutronowe dziewczyny nie miały pojęcia, co robią. Wiedziałyśmy jedynie, że działamy dla obronności. Cieszyło nas to. Musiałyśmy czuwać nad odpowiednimi odczytami na wskaźnikach. Siedziały przed urządzeniami i w razie konieczności kręciły gałkami. Obsługiwały opornice w razie potrzeby, zmieniając natężenie prądu w elektromagnesach. Nie informowano ich, po co to robią. Wiedziały tylko, że wskazania muszą pozostawać na określonym poziomie. Nie miały pojęcia, dlaczego. Rozmawiałyśmy o różnych rzeczach, ale nie o pracy. To było zakazane. Byłyśmy młode, ładne, wesołe i bardzo towarzyskie. Naukowcy nie byli pewni, czy młode dziewczyny sobie poradzą. Urządzano zawody. Naukowcy obsługiwali jeden zestaw kalutronów, dziewczęta drugi. Trwało to jakiś tydzień. Po wszystkim okazało się, że dziewczęta wygrały w cuglach. 2000 kalutronowych dziewczyn pracowało na zmiany przez pół roku. Technologia była jednak tak nieefektywna, że udało się uzyskać zaledwie 3 kg izotopu uranu 235. Czas uciekał. Żeby osiągnąć efekt, musiała powstać druga fabryka. W ten sposób doszło do budowy największego budynku świata.
Oto pozostałości po największym budynku na świecie. Tak zwany budynek K-25 był kluczowym elementem projektu Manhattan. Miał zwiększyć produkcję izotopu uranu-235. Dziś K-25 jest skażony i niedostępny. Nasi eksperci ustalili jednak, jak wyglądał i kim byli ludzie, którzy go zbudowali. Rok 1943. Na Pacyfiku toczą się zacięte walki z Japończykami. Potrzeba posiadania bomby jądrowej jest coraz większa. By uzyskać przynajmniej 50 kg izotopu uranu-235, naukowcy musieli opracować nową metodę wzbogacania. Trzeba było postawić kolejny wydział fabryki materiału rozszczepialnego. Wielkie elektromagnesy w Oak Ridge nadwyrężyły amerykańskie zasoby, ale nowa fabryka stanowiła jeszcze większe wyzwanie. Zdecydowano się na dyfuzję gazową. To był wielki techniczny problem i jeszcze większe ryzyko. As far as General Groves and his people were concerned. Realizacja planów wymagała budowy największego budynku świata. Wybrano miejsce leżące 20 km od Oak Ridge. Betonowy fundament pokrył powierzchnię prawie 20 hektarów. Dostarczeniem tysięcy ton materiału zajmowały się wielkie przedsiębiorstwa. Na budowie pracowały tysiące robotników. Historyk David Bradshaw jest pewien, że mieszkali w pobliżu. Dziś ich domy zniknęły. Po drugiej stronie drogi armia zbudowała prowizoryczne miasto, przez mieszkańców zwane Happy Valley. Nie było jednak aż tak tymczasowe, by nie mieć szkół, kin lub sklepu. Kiedy wojna dobiegła końca, armia wszystko zburzyła. Być może gdzieniegdzie zachowały się fundamenty. Spróbujemy je odnaleźć. Happy Valley powstało w 1943 roku. Zdaniem Davida, w setkach przyczep kempingowych mieszkało 15 tysięcy ludzi. Dziś wśród młodych drzew wciąż można znaleźć ślady ludzkiej obecności. Hydrant w samym środku lasu. Oczywiście 60 lat temu nie było tu drzew. Hydrant stał w sercu gwarnego miasta Happy Valley. Wystarczy się rozejrzeć. Wszędzie widać ślady tysięcy mieszkających tu kiedyś ludzi. Wśród drzew można rozpoznać dawne ulice, kanały ściekowe i pozostałości wodociągu. To chyba słup telefoniczny. Linia biegła zapewne do trwałej budowy, wspartej na tych fundamentach. Tak, to z pewnością część toalety. W ten sposób. Tutaj był sedes. To prawdopodobnie pozostałości męskiej toalety dla całego kwartału przyczep. Na podstawie oględzin terenu i oryginalnych planów, David odtworzył osadę Happy Valley. W latach 1943-44 było to gwarne miasteczko. Ludzie pracujący przy budowie K-25 mieszkali w spartańskich warunkach. Oto miejsce ich pracy. Dziś popadło w ruinę, jednak w pobliżu wciąż można znaleźć ślady przeszłości.
Budynek zajmuje powierzchnię 35 boisk futbolowych. Kosztował 512 milionów dolarów, równowartość dzisiejszych 10 miliardów. I wszystko po to, by wyprodukować zaledwie 40 kilogramów wzbogaconego uranu. To niezwykła konstrukcja. Od strony zewnętrznej ma 4 piętra. Zamiast stawiać budynek o długości 1,5 kilometra, wznieśli budowlę w kształcie litery U. To skrzydło ma kilkaset metrów długości. Każde ze skrzydeł ma aż 120 metrów szerokości. K-25 musiał być tak wielki, ponieważ procesy zachodzące w jego wnętrzu były bardzo skomplikowane. Dyfuzja gazowa polega na filtrowaniu uranu w formie gazowej. Uran-235 przechodzi łatwiej niż 238. Skuteczność metody jest tak nieduża, że filtrowanie powtarzano tysiące razy. Potrzeba zdobycia wzbogaconego uranu była tak wielka, że koszt nie miał znaczenia. To był i wciąż jest największy budynek projektu Manhattan. Do czasu, ponieważ właśnie trwają prace rozbiórkowe. Wstęp do K-25 jest zabroniony, lecz dzięki oryginalnym planom i relacjom świadków możemy ustalić, jak wyglądał w 1944 roku. Według dokumentów miał 600 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, ponad 700 metrów długości i ponad 300 szerokości. Wewnątrz znajdowało się 1200 km miedzianych rur i 6000 km przewodów elektrycznych. Woda wykorzystywana w procesie produkcji wystarczyłaby do zaopatrzenia 5-milionowego miasta. Szukaniem i eliminowaniem wszelkich nieszczelności w systemie rur zajmowało się aż 12 tysięcy ludzi. Miałam za zadanie wyszukiwać przecieki w rurach. Zaznaczaliśmy znalezione usterki. Inna ekipa wycinała rurę, uszczelniała i montowała z powrotem. I tak bez przerwy. Opiekowaliśmy się różnymi przewodami, dużymi, małymi, zakrzywionymi, wszystkimi. Oczywiście wszystko w największej tajemnicy. To moja przepustka z K-25. Mogłam wejść do toalety, do kafejki, do swojego miejsca pracy. I tylko tam. Kiedy K-25 zaczął produkować wzbogacony uran, projekt X nabrał tempo. Budowa bomby była coraz bliżej. W lipcu 1944 roku uzbrojony strażnik zawiózł pierwszą próbkę uranu z Oak Ridge do Nowego Meksyku, gdzie czekali na nią najwięksi naukowcy świata. Bombę zbudowano i przetestowano w innym tajnym mieście. Wstęp na jego teren wciąż jest zabroniony. To laboratorium w Los Alamos. W głębi Nowego Meksyku znajduje się najsłynniejszy obiekt projektu Manhattan, Laboratoria Los Alamos. To wciąż tajny ośrodek badań nad bronią jądrową. Stworzony w latach 40. nosił nazwę projektu Y. To tam projektowano i budowano bomby, które zakończyły II wojnę światową. Z pierwotnych zabudowań zostało niewiele, jednak ruiny i analizy dokumentów pozwalają odtworzyć ich wygląd. Archeolog John Isaacson badał Los Alamos, by ustalić, dlaczego generał Groves i Robert Oppenheimer wybrali właśnie to miejsce. Stoimy na miejscu pierwotnej bramy do laboratorium, zbudowanej w 1943 roku.
Szukali miejsca odludnego, a wtedy było tu niemal pusto. Poza tym ukształtowanie terenu idealnie nadawało się do stworzenia Instytutu Jądrowego. Kiedy Groves i Oppenheimer odwiedzili to miejsce po raz pierwszy, mieściła się tu elitarna Wrench School. Po zakończeniu nauki rząd zarekwirował teren, a inżynierowie przystąpili do pracy. Główny budynek szkoły Fuller Lodge stoi do dziś. To było miejsce odpoczynku i prywatnych spotkań pracowników projektu Manhattan. Podobnie jak Oak Ridge, Los Alamos powstało w błyskawicznym tempie. Ludzie mieszkali w barakach i przyczepach kempingowych. Oppenheimer zyskał miano ojca bomby jądrowej. Najpierw jednak musiał ściągnąć tu największe umysły Ameryki. Pracowali w prestiżowych uniwersytetach na wschodnim wybrzeżu albo przyjechali z Europy. Nagle otrzymują ofertę pracy przy tajnym projekcie i nawet nie wiedzą gdzie. Mają się stawić na stacji kolejowej Laney w Nowym Meksyku. Ale gdzie jest to Laney? Potem godzinami tłuką się po bezdrożach i w końcu docierają do osady na kompletnym pustkowiu. Słyszą, że wezmą udział w największej naukowej przygodzie w dziejach ludzkości. Musieli myśleć, że to czyste szaleństwo, ale tak to wtedy wyglądało. Pracowali i mieszkali w spartańskich warunkach. Ten ośrodek zbudowała armia w wielkim pośpiechu i ze wszystkiego, co było pod ręką. Wielkie naukowe eksperymenty przeprowadzano w zwykłych szopach. W ciągu 3 lat wzniesiono ponad 600 budynków laboratoryjnych. Pozostało jedynie 30. W tym nowoczesne zabudowania obecnego instytutu. John Isaacson i Ellen McGee badają miejsce, gdzie powstały mechanizmy pierwszej bomby jądrowej. Odtworzenie przeszłości wymaga iście detektywistycznej pracy. To dział albo bunkier peryskopowy. Badano w niej mechanizmy rozpędzania cząstek uranu i testowano strukturę ładunków jądrowych. Zasada była prosta. Wystrzelić bryłę uranu tak, by zderzyła się z drugą. Ich sprasowanie inicjuje wybuch nuklearny. Eksplozje zbijające uran muszą być idealnie zsynchronizowane. W tych laboratoriach teoria stawała się rzeczywistością. Badano tu balistykę i końcową prędkość cząstek uranu, która miała zapewnić odpowiednią kompresję materiału rozszczepialnego i doprowadzić do eksplozji jądrowej. Nasi eksperci odkryli, że na bunkrze stała wieża z peryskopem. Naukowcy mogli obserwować przebieg eksperymentów ukryci bezpiecznie poniżej. Jesteśmy prawie pewni, że rura peryskopu była światłoszczelna i pozwalała na filmowanie przebiegu testu. Te wielkie śruby mocowały lawety dział okrętowych, z których wystrzeliwano pociski. Tutaj stały działa. Peryskop znajdował się nieco na północ. Nic nie ograniczało pola ostrzału. Nasi eksperci mogą teraz odtworzyć zaginiony świat. Stanowisko dział i peryskop wbudowano w zbocze. Bunkier przykryto prawie metrową warstwą ziemi. Działo oddawało strzał. Szybka kamera zamontowana przy peryskopie umożliwiała określenie prędkości i energii uderzenia.
Oddawali strzał, po czym analizowali prędkość pocisku i mierzyli czas między odpaleniem i poruszeniem pocisku. Wszystkie te szczegóły decydowały, czy uda się osiągnąć masę krytyczną, konieczną do podtrzymania reakcji jądrowej. Testy dostarczyły inżynierom informacji niezbędnych do budowy bomby. W tym samym czasie okazało się, że można zastosować inny materiał rozszczepialny – pluton. Co więcej, nowa bomba byłaby o wiele bardziej niszczycielska niż uranowa. Konieczna była budowa nowego ośrodka doświadczalnego. Inżynierowie z Los Alamos stanęli przed ogromnym wyzwaniem. Stanowisko V w Los Alamos jest dziś zespołem rozsypujących się szop. To tutaj przed laty przeprowadzono najbardziej niebezpieczne eksperymenty projektu Manhattan. Analiza dokumentów pozwala ustalić, jak wyglądało to miejsce i co się tu właściwie działo. W 1944 roku uranowa bomba jądrowa była prawie gotowa. Naukowcy z Los Alamos stanęli przed następnym wyzwaniem. Mieli zbudować bombę z innego materiału. Był nim pluton. Pomiary wykazały, że bomba plutonowa jest o wiele skuteczniejsza i potężniejsza od uranowej. W Los Alamos zbudowano zupełnie nowy kompleks badawczy. To stanowisko V. W czasie wojny zwane obszarem technicznym 25. Pracowano tu nad ściśle tajnym projektem koncentracji implozyjnej. Inżynierowie wkraczali na niezbadany grunt. Wiedzieli jedynie, że ich praca będzie bardzo niebezpieczna i wymaga zupełnie nowych rozwiązań. Koncepcja polegała na ściśnięciu plutonowej kulistej warstwy za pomocą ładunków wybuchowych w celu uzyskania masy krytycznej. Zwykle wybuch skierowany jest na zewnątrz. Tutaj było odwrotnie. Tak narodziła się koncepcja implozji. Armia naciskała. Prace przy stanowiskach balistycznych prowadzono w błyskawicznym tempie. Wiele elementów ściągnięto z innych ośrodków badawczych. Gdy podjęto decyzję o budowie nowego kompleksu, nie tracono już czasu. Zabierano wyposażenie z innych miejsc. Najważniejsze było tempo. Nikt nie wątpił, że pracownicy stanowiska V będą mieli do czynienia z niebezpiecznymi i często niestabilnymi materiałami wybuchowymi. Wprowadzono wiele zabezpieczeń. To fragment okładziny przeciwiskrowej. Coś takiego było tu wszędzie, skoro pracowano z niebezpiecznymi, wrażliwymi na ogień materiałami. Zagrożenie były nie tylko iskry, ale także kapryśna pogoda. Latem dochodzi tu do największej ilości wyładowań atmosferycznych w całych Stanach. W porze burz błyskawica goni błyskawicę, co stanowiło poważny problem. Zadanie inżynierów na stanowisku V polegało na szczelnym okryciu plutonowej kuli rdzenia materiałami wybuchowymi. Nawet najdrobniejsza szczelina mogła zakłócić przebieg detonacji. Istniało ryzyko, że dojdzie do przypadkowego zapłonu zgromadzonych w pobliżu ton trotylu. Najważniejsze budynki otoczono murami osłonowymi. Berma za nami stanowiła ochronę przed przypadkową eksplozją materiałów wybuchowych.
Wał chronił ludzi i obiekty, ograniczając zasięg wybuchu. Dzięki oryginalnym planom i oględzinom wiemy, jak wyglądały stanowiska. Każdy budynek chroniony był 4-metrowym wałem wzmocnionym metalowymi przyporami i ziemią. W razie wybuchu ludzie wewnątrz nie mieli szans. Mury miały chronić inne zabudowania. Ludzie pracujący z materiałami wybuchowymi byli świadomi ryzyka. Jednym z nich był George Kistiakowski. Kiedyś zapytano go, czy nie boi się igrać ze śmiercią, czy nie boi się wybuchu. Odparł, że jeśli coś wybuchnie, nawet tego nie zauważy. Miał do swojej pracy dość luźne podejście. Wszyscy oni mieli podobne, akceptowali ryzyko. W maju 1945 roku dwie bomby implozyjne były już gotowe. Inżynierowie wymogli na armii zgodę na ich przetestowanie. Istniało jednak ryzyko, że w razie porażki drogocenny pluton zostanie bezpowrotnie stracony. Ellen McGee bada betonową misę, która jej zdaniem służyła do odzyskiwania plutonu. Obawiali się, że jeśli po wybuchu konwencjonalnego detonatora nie dojdzie do reakcji jądrowej, stracą cały pluton. Zaplanowali wielką betonową misę o średnicy 220 metrów. Gdyby nie doszło do reakcji, wybuch rozrzuciłby pluton do misy wypełnionej wodą. By odzyskać materiał radioaktywny, wystarczyło przefiltrować wodę. Czas jednak uciekał. W końcu postanowiono przeprowadzić próbę bez zabezpieczeń przed utratą plutonu. Pierwszy test bomby jądrowej zaplanowano na 16 lipca 1945 roku w Alamogordo, 320 km na południe od Los Alamos. Inżynierowie obawiali się, że bomba okaże się zbyt słaba, albo co gorsze, że stworzyli coś, czego nie da się opanować. Wątpliwości dotyczyły chociażby energii powstałej w chwili wybuchu. Jaka będzie moc broni? Naukowcy zakładali się nawet, czy nie dojdzie do zapłonu azotu w atmosferze, co mogło doprowadzić do unicestwienia życia na Ziemi. Dwadzieścia siedem miesięcy pracy, olbrzymie zespoły ludzkie i nakłady materiałowe, ponad $2 miliardy. Wszystko po to, by zdetonować pierwszą na świecie bombę jądrową. Mieszkańcy donosili o oślepiającym świetle, widocznym z odległości 240 km. Wybuch słyszano w promieniu 350 km. Informacje dla prasy przygotowano wcześniej. Rzekomym źródłem blasku z 16 lipca był wybuch składu amunicji. Wydrukowały to wszystkie gazety, a ludzie w to uwierzyli. Niewielu rozumiało, że byli świadkami wydarzenia określającego przyszłość. Wielkiej niszczycielskiej siły zrodzonej z największego projektu w dziejach. To niesamowite. Mieli tylko 27 miesięcy i zdążyli. 3 tygodnie po teście pierwsza bomba uranowa spadła na Hiroshimę. 3 dni później bomba plutonowa zniszczyła Nagasaki.
Po zakończeniu wojny zabudowania popadły w ruinę, chronione zasiekami i zasłoną tajemnicy. Miasteczka takie jak Happy Valley znikły na zawsze. To, co w nich osiągnięto, kontynuowano w następnych tajnych programach badawczych. Najgroźniejsza współczesna broń wciąż jest dziedzictwem projektu Manhattan. Wersja polska, Studio Publishing, na zlecenie Polskie Media Amercom. Tekst Marcin Skrobosz. Konsultacja Zbigniew Gawryś. Czytał Janusz Kozioł.